Dzień dobry, obok mnie, no myślę, że osoba, której przedstawiać nie trzeba, ale i tak to z wielką przyjemnością zrobię, Katarzyna Dulnik, też Kasia Dulnik. Tak, Kasia. Witam, Kasia jest na, tak, jakoś mi ciepło na sercu. Witaj Kasiu, pierwszy mecz Polonii domowy, co prawda nie na Konwiktorskiej, ale w Warszawie, po 21 latach w Ekstraklasie. Aha. Jakie emocje towarzyszyły? No strasznie dużo, dużo ciepłych emocji, bo dużo wspomnień. Też cudownie, że nie tylko jest Ekstraklasa w Warszawie, bo to jest dla mnie wielkie wydarzenie. Ekstraklasa na Polonii, to jest drugie wielkie wydarzenie. To, że mogłyśmy dzisiaj oglądać mecz, to, że spotkałyśmy się z koleżankami, że byliście tak mili, że zaprosiliście nas wszystkie tutaj. I... Wy byłyście tak miłe, że odpowiedziałyście na to zaproszenie, się udało stawić. Więc wszyscy byliśmy tacy mili i się spotkaliśmy. I to było bardzo miłe. Poza tym dostałam jeszcze koszulkę z podpisami dziewczyn, które dzisiaj grały w meczu, która na pewno zostanie bardzo dobrze wykorzystana w jakiejś akcji charytatywnej. Także tym bardziej mile i tym bardziej dziękuję. Jasne, my też się bardzo cieszymy. A same wydarzenia na boisku, jak oceniasz przebieg meczu z Gorzowem? Ja myślę, że ten mecz mógł się podobać. Mnie się podobał. Myślę, że trener Ziółkowski też tam podskakiwał z boku bardzo i komentował. Mecz był wyrównany. Mhm. Myślę, że troszkę brakuje dziewczynom jeszcze takiego doświadczenia ekstraklasowego, a to doświadczenie zdobywa się po prostu krok po kroku, więc bądźmy, ja jestem bardzo dobrej myśli. Te mecze wygrane na pewno przyjdą za chwilę. Już nie ma co jakby rozpamiętywać tego, co było. Trzeba patrzeć. Potencjał w dziewczynach jest bardzo duży. Skład jest bardzo fajny. Ktoś ci wpadł w oko może na przykład? Poza kamerzystą, który się tutaj pręży. Och, nie, kilka dziewczyn nowych mi się, ja jeszcze nie znam nazwisk. A numerek? Niestety, więc może będę... podpowiem. 22 myślę, że to jest zawodniczka, która będzie, będzie świadczyła o tym zespole. W drugiej połowie widać, że może próbuje wziąć odpowiedzialność. Tak, myślę, że ona jeszcze ma taki styl gry trochę taki, że niby jej nie zależy, ale jej zależy. Więc nie, no dziewczyny naprawdę fajnie grały, dużo było fajnych zagrań, dużo ciekawych. Myślę, że jeszcze my graliśmy na Polonii zawsze szybkim atakiem, więc jeszcze mi trochę brakuje tego szybkiego ataku, okay, więcej, to który prawda, porywa. To już w gestii trenera Gordona, ale może tutaj ja myślę, że to jest najprostsze. Tak, ja się w żadnym wypadku nie wtrącam w to poletko Maćka Gordona, ale gratuluję tego, jak przygotował zespół. Bardzo dziękuję, w imieniu sztabu oczywiście. I będę trzymała kciuki i będę zaglądała, jak tylko często bardzo? Się da, pomimo to, że nie na Konwiktorskiej. Bardzo, bardzo niezwykle nas to cieszy. Powiedz jeszcze, Kasiu, coś więcej, bo u ciebie się zazwyczaj dużo dzieje. To powiesz, co się u ciebie dzieje? No, ja dalej na Ugorze pracuję. Robię rzeczy, które uwielbiam. Dalej promuję koszykówkę wszędzie, gdzie się da. Prowadzę fundację oczywiście swojego nazwiska. Fundacja się rozwija. Zapraszam na koszykówkę, jakby ktoś się chciał pouczyć pod okiem nie byle moim. Kogo. Zapraszam dzisiaj na ulicę Trocką. Nawet dzisiaj już można. Już Trocką, na godzinę 18. Nie wiem, że dożymy tak szybko, ale co tydzień jest cyklicznie. Dobrze, czyli w niedzielę o 18. Tak, do końca miesiąca. Później się przenosimy na godzinę 18 na Myśliborską. Okay. A o 12 można jeszcze do końca miesiąca na Myśliborskiej o 12. Ale to już dzisiaj było. No jeśli ktoś ma ochotę potrenować pod okiem mistrzyni Europy, legendy Polonii, Warszawa, to zapraszamy. Robię strasznie dużo fajnych rzeczy, które sprawiają mi bardzo dużo przyjemności. I to wszystko jest związane właśnie z koszykówką, z tym, co się zaczęło tak dawno temu. Super, to tylko się cieszyć, że to się tak potoczyło. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję, Agatko, bardzo mi było miło też cię widzieć. Zaraz cię wyściskam i do zobaczenia. Do zobaczenia. Obiecałaś. Do zobaczenia, papa.